Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dlaczego tak jest, że ci, co krzyczą, złapaj złodzieja, no to z reguły sami są złodziejami. Albo ci, co noszą Matkę Boską w klapie, to są donosicielami. Straszne czasy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego łapaj złodzieja? No teraz jest ta sytuacja, rozmowa kontrolowana. Telefony przeszliśmy w Jaruzelskiego, za socjalisty, który wprowadził stan wojenny, żeby bronić socjalizmu. No powiedział bronienie socjalizmu tam ze 150 razy w czasie tej swojej przemowy. No to dzisiaj ten właśnie socjalizm jest w Ameryce. W Ameryce jest ten komunizm. Internetowe środki przekazu, wszystkie te platformy społeczne, no wszyscy ich atakują za cenzurę. No i w sumie mają rację. Za te rzeczy, które zrobiły Google, YouTube, Twittery i najróżniejsze inne kompanie, no to jest komunistyczna cenzura. A oni jeszcze parę lat temu, oni to pozycjonowali siebie jako firmy, grupy czy przedsiębiorstwa, które w zasadzie były za wolnością wypowiedzi, za swobodą wypowiedzi. Była taka kwestia neutralności internetu, to było za Obamy, która traktowała tych, którzy przekazują informacje, czyli powiedzmy Comcast, czyli linie kablowe albo linie telefoniczne, że oni są po prostu tylko przekaźnikiem, że oni są, informacje idą przez druty i przez te druty po prostu cokolwiek idzie, no to każdy może powiedzieć, tak? Także nie ma rozmowa kontrolowana. Firma telefoniczna nie może powiedzieć, możesz to mówić, możesz tego nie mówić. Mają psi obowiązek przerzucić, przekazać to, czy przesłać to, co ludzie płacą i przekazują bez tego filtrowania no treści samej w sobie. No i zakazali w zasadzie dyskryminacji, czy wybierania, czy segregowania, co jest przekazywane. Także neutralność internetu, no to w 2017 roku Zuckerberg, no to właśnie mówił, że musi być otwarta, musi być dostępna dla wszystkich. To nie ma tego, żeby zakazywać czegoś. No i teraz kwestia jest taka, że Twitter robił to samo. Twitter również mówił, że wolna wymiana wypowiedzi, że platformy pozwalają użytkownikom robić to, co użytkownicy używają, że mogą popatrzeć na wszystkie strony, mogą się wypowiedzieć na wszystkie strony i tłumaczyli, że bez neutralności internetu wtedy ci, którzy zabezpieczają, czy dają przekaz, czyli druty, kablówki, druty telefonu, bezprzewodowe połączenia, że oni nie mają prawa. No i to Twitter, wszyscy tak mówili, tak? Tak mówili, że nie można dyskryminować, nie można wyłączać i tak dalej, i tak dalej. No i Twitter i Facebook, no to okazał się najgorszym zdrajcą. Okazał się zdrajcą, tak jak Bolek, który miał Matkę Boską, a był szpiegiem komunistów. Tak samo i Facebook i Twitter. Krzyczeli o wolności wypowiedzi, a zabili wolność wypowiedzi. Wszystkie te linie kablowe czy bezprzewodowe nigdy nie zrobiły czegoś takiego, że mówiły rozmowa kontrolowana, nie przepuścimy tego, nie przepuścimy tamtego. A niestety Facebook, Twitter czy Snapchat w jednym bandyckim ruchu zablokowali konta
konta Donaldowi i Trumpowi. Google i Apple zablokowali Parlera. Parler, no to taka była, no jest cały czas i się odnowi, tyle tylko, że Parler, no to była taka konkurencja do YouTube'a, bo YouTube wycinał, no to zrobili serwis na w zasadzie w chmurach, no i to było wszystko tam składowane, no bo nie mieli swoich serwerów, czyli komuniści przy władzy powycinali to i wyrzucili. Amazon wyrzucił Parlera z tego cloud, także to była konspiracja. Jakby Trump wygrał wybory, już się mylę, no bo teraz to ludzie będą się czepiali, czy wygrał, czy wybrał, czy został wybrany, ale w każdym razie przy Bidenie to ta konspiracja Apple, Twittera, Snapchat, YouTube i tak dalej, no to nie wyjdzie na wierzch, no ale to jest to, co się stało. Te wszystkie odwołania tych firm technicznych i ten krzyk za tym otwartym internetem lata temu, no to zawsze był podejrzany. To był zawsze podejrzany. To był ten bandzior z Matką Boską w klapie, który był najbardziej krzykliwy, tak jak i teraz właśnie te kompanie techniczne były najbardziej krzykliwe, a teraz wycinają. Teraz wycinają, po prostu biorą, wykorzystują to, że mają te możliwości, których te firmy telefoniczne czy kablowe nie miały, tak, bo linie telefoniczne kablowe zostały zmuszone do tego, że nie mogą na przykład brać więcej pieniędzy za to, że ktoś przesyła nieprawdopodobne ilości danych technicznych, no nie technicznych, danych przekazu, jakieś oglądanie filmów nieustannych, tego rodzaju rzeczy, nie mogli brać więcej pieniędzy, no a poza tym nie mogli konkurować albo ograniczać, czy Google, czy YouTube, czy Amazon, czy Facebook. Facebook miał być wolno płynący, wolny przekaz i tak dalej, i tak dalej. Także na przykład firmy telefoniczne AT&T, to jest AT&T, to znaczy tam American Telegraph and Telephone, no telegrafów to już nie ma, telefonu też już te drutowe znikają powoli, no to oni nie mogli powiedzmy dawać za darmo. Oni, do nich należy HBO, czyli kanał taki płatny filmowy, no to oni nie mogli dawać czego za darmo, no bo to by wykańczało konkurencję, no i nie mogliby charge'ować więcej, powiedzmy, innych niż tam Disneya, czy Hulu, czy jakieś inne streaming serwisy. I te regulacje Obamy, Muhammada Obamy, zrobiły to, że firmy, które miały te linie przesyłowe, nie mogły konkurować z kompaniami, które przesyłały te wiadomości, tak, także, że mało kto inwestował w firmy, które same przesyłały informacje. Większość ludzi inwestowało w firmy, które miały jakąś zawartość do przesyłania. Firmy przesyłające również zostały zmuszone, żeby pokazywały, co oni robią, jakie mają tam praktyki, jak to wszystko działa, jaka jest wydajność, jak są finansowo i tak dalej, i tak dalej. I to powodowało, że zmuszało te firmy przesyłowe do tego, że konkurencja w zasadzie mogła patrzeć i widzieć, co się dzieje. Dla klienta, dla konsumenta, no to działało bardzo wspaniale. Były 3-4 kompanie telefoniczne w Ameryce, te bezprzewodowe też, między sobą konkurowały, także, że cena po prostu spadła, dostęp spadł, usługi wzrosły.
Później linie kablowe też zaczęły oferować najróżniejsze usługi telefoniczne. Także ta duża konkurencja spowodowała to, że nawet weszły do biznesu różne firmy, które oferowały telefony z przedpłatą. No i to wszystko działało. Jeżeli na przykład AT&T chciało zablokować YouTube, żeby promować swoje własne HBO Max, ludzie mogli zmienić z AT&T na Comcast czy na jakąś inną firmę. W Ameryce około 3 co miesiąc 3 osoby na 100 przeskakuje z jednej kompanii na drugą. Tak, także w zasadzie przez rok 36%, 1/3 ludzi zmienia providera, zmienia tą firmę, która dostarcza ten kabel, po którym te informacje idą. Także że te kompanie kablowe nie mają już monopolu. Nie mają monopolu. Te bezprzewodowe też nie mają monopolu. Elon Musk, on stara się wprowadzić od nowa serwis satelitarny, no ale to jest inna sprawa. Także jest dużo konkurencji, ale kompanie techniczne, to nie mają żadnej, oni nie mają żadnej konkurencji. Tam mają taką siłę na dzień dzisiejszy, że ludzie mają różne telefony. Mają Androidy, mają iPhone'a, mają tą kompanię, Orange, AT&T, wszystkie, no i one wszystkie ze sobą gadają, tak? Można wysłać telefon z jakiegokolwiek telefonu, z jakiegokolwiek kompanii telefonicznej do kogokolwiek i to wszystko chodzi. Ale te wszystkie giganty technologiczne, no to niestety nie współdziałają ze sobą. Facebook czy Twitter, no to nie ma się co martwić o to, że straci swoich ludzi do konkurencji, jeżeli oni zaczną traktować kogoś nie fair czy nie w porządku. Po prostu dają ich do odstrzału i tyle. Tak samo YouTube, czy jak Apple, Google. Jeżeli Google zlikwiduje jakąś aplikację u siebie w tym sklepiku Play, no to ludzie, którzy mają smartfony, ale mają Androidy, no to w zasadzie już są zlikwidowani. To oni muszą albo kupić iPhone'a, albo używać jakieś tam podróbki, czy tam wejścia zhakowane od tyłu, żeby mieć aplikację, no i ta aplikacja w zasadzie rozpada się. No i w drugą stronę jest to samo, tak? Jeżeli Apple coś takiego zrobi, no to ludzie, którzy mogliby używać Apple, musieliby się przerzucać, powiedzmy, na Androida. No ale koszt samego telefonu sam w sobie, no to jest taki tak duży, że Apple i Google, no to ma blokują i robią to, co chcą. W wypadku Parlera, no to był bandycki układ, tak? Wszyscy bandyci internetowi się dogadali, że w zasadzie zlikwidują Parlera, no i w ciągu 24 godzin, czy nawet 12 godzin, umowa mafijna doprowadziła do tego, że niby są konkurencją, a skasowali Parler. No Parler się odrodzi, mam nadzieję, że odradza się cały czas, ale mam nadzieję, że Trump w to wejdzie, 75 milionów konserwatystów też zacznie coś robić, no i będzie po prostu, będą dwie Ameryki na jakiś czas, dopóki Twittery, Facebooki, Google, YouTube się nie zorientują, że musi być dialog, tak, musi być dialog. Teraz te ostatnie parę lat komuniści pchają jedynie słuszną rację, jedynie słuszną partię, chcą być po prostu jednopartyjnym państwem, no ale żeby to zrobić, no to musieliby zniszczyć 70 milionów
Dzisiaj te kompanie internetowe, te wszystkie platformy społecznościowe, no to one mają, one w zasadzie mają ten monopol, co w Ameryce miały linie, te, kompanie telefoniczne w latach 1930. No i w latach 1930 no to porozkładali ich na czynniki pierwsze. No w latach 1930 też porozkładali na czynniki pierwsze na różne kompanie, kompanie olejowe. No ale dzisiaj firmy telefoniczne, dzisiejsze firmy telefoniczne czy kablowe nie mają nic wspólnego z tym z lat 1930, a wszystkie te internetowe środki przekazu mają właśnie dokładnie to. Mają ten monopol, mają po prostu tą silną rękę, mogą załatwić każdego i wszędzie. Ta siła tego rynku to jest taka, że no mogą zniszczyć wolność wypowiedzi, mogą zniszczyć konkurencję, nawet jeżeli udają, że są za otwartym i swobodnym dostępem do internetu i wymianą myśli i tak dalej, i tak dalej. I oni właśnie walczyli najbardziej o ten neutralność internetową. W Kalifornii i w stanie Washington, no oni tam wprowadzali swoje własne te neutralność internetu. Wygląda na to, że Floryda czy Teksas jako republikańskie też muszą coś zdziałać i zrobić. No bo wolność wypowiedzi została ukradziona. No jeżeli nie ukradziona, to zgwałcona. I ci gwałciciele właśnie to krzyczą, że są zgwałconymi. No nie jest to prawidłowe, nie jest to ciekawe. Jest to niebezpieczne, dlatego że wybory w tym roku po prostu zostały wykrzywione. Demokraci, komuniści krzyczeli o współpracy ruskich z Trumpem, co nie było prawdą. No a teraz jest makabrycznie wielka, kolosalna współpraca komunistów w kompaniach technologicznych z komunistami w kongresie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i pozdrowienia dla wszystkich republikanów, konserwatystów. Nie dajcie się zmylić przeciwnikom. Nie wyrywajcie sobie włosów z głowy. Trzeba głosować, trzeba być aktywnym, trzeba mówić to, co się myśli, będzie lepiej. Słowo dla komunistów polskojęzycznych, którzy głosowali na Bidena. Widzicie, co się dzieje. To co komunizm zrobił z Parlerem, to, co komunizm zrobił z Trumpem, to nie jest swobodna wymiana wypowiedzi i poglądów. To nie jest wolność słowa. Jest strasznie. Jeżeli tego nie widzicie, no to prędzej czy później zobaczycie, ale to wszystko nadchodzi. To nadchodzi ta totalna cenzura, totalny zamordyzm, totalne jednopartyjne rządzenie. Zdrowia dla normalnych.